Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry, jaką jest Pokémon X, tak jest, słuchajcie, postanowiłem dokonać znowu roszady w składzie, której zresztą mogliście się domyślić, ponieważ właśnie Burrito wszedł do składu, jakby ktoś zapomniał, jakie tutaj ma statystyki, w ogóle nie wiem, czy ja je pokazywałem, ale mogą się różnić, powiem wam bowiem coś zaraz bardzo śmiesznego, ale zanim to możecie zostawić łapeczkę w górę, bo to będzie śmieszne, słuchajcie, skończyłem poprzedni materiał, co nie? Zgrałem sobie dźwięk, wszystko i nie zapisałem gry. Musiałem jeszcze raz iść szukać Espura i uwierzcie mi, tym razem zajęło mi to z 5 razy dłużej niż na nagraniu, więc naprawdę było śmiesznie. Ach, nie oszukujmy się, nie było śmiesznie. A ja się tylko wkurzałem, no ale cóż, musiałem przejść jeszcze raz, więc to nie jest dokładnie ten sam Burrito. A, masakra, takie rzeczy się działy. Dobra, słuchajcie, ja bym chciał podtrenować Tyranta. Ja uważam, że Tyrant powinien być na pierwszym miejscu, bo niewiele mu brakuje do ewolucji, 4 chyba poziomów. Wychodzimy więc poza miasto. No i tak, ja walczyłem tutaj. Możecie się zdziwić, ale ja z tymi gośćmi walczyłem, ponieważ tu była trawa i chciałem sobie troszeczkę podtrenować. No bo Burrito ma teraz 19 level, więc tak nawet not bad, szczerze mówiąc. Ale ja sobie tutaj z 3 trenerów walczyłem, bo mówię, można. Nie, z 2, przepraszam, bo z 1 się nie walczy. O kurde. No tak powiedziałbym średnio troszeczkę, jak dostaje Hariyame walcząc z Pokemonem kamiennym. No nie. To mi się nie widzi. Powiedzcie mi lepiej, czekajcie, ten kryształ to ja widziałem. Tak, ale nie wiem, nie można do niego podejść, to, a nie, bo to są dużo takich, nie można z nimi wejść w interakcję. O, kto do mnie dzwoni? Kto do mnie dzwoni? Pytanie dnia. O, przecież to profesor Sycamore. Witaj, Shalur City. Ale o co chodzi? To fantastyczne. No tak, moja przygoda jest coraz lepsza, no dokładnie. I teraz chcę powiedzieć mi odnośnie jakiejś osoby, która może mi dać info odnośnie Mega Evolucji, więc no to takie dobre i w ogóle fajne. Nazywają go Mega Evolution Guru, naprawdę. O mój Boże, przecież ta Mega Ewolucja to ponoć taka nieznana, dopiero teraz to odkrywamy, a koleś się nazywa Mega Evolution Guru. Okej, no niech będzie. Powinienem mu złożyć wizytę, no spoko profesorze, złożymy mu wizytę, ale... Czy nie uważacie, że to trochę dziwne? No ale dobra, no może tylko mi się tak wydaje, okej? Wszyscy inni myślą zupełnie inaczej. Dobra, coś czuję, że tutaj będą Pokémony walczące i psychiczne, dokładnie, tak samo myślałem. Wystawili mi Mr. Mime'a i Machoka, takie połączenie nietypowe dość. Ale powiedziałbym, że no biorąc pod uwagę Pokémony, jakie mam, no to nie najgorzej, bo z jednej strony mogę walnąć bajtem w Mr. Mime'a, a z drugiej strony mogę walnąć za pomocą Psybeam'a. Machoka. I to nie jest głupie. To jest nawet dość dobre i mogę pobijać przeciwników, tylko że ten Psybeam... No zobaczymy. Psybeam teraz na Patty. Patty, wiecie, dostała znacznie mocniej. Kurde, trzeba uważać. Dobra. No, połowa życia zdjęta, a my dostajemy z Dol Sweepa. Ojojoj. Ojojoj. Jeszcze spadł mi speed, to teraz mnie pewnie wyprzedzą i biedny Tyran zamiast dostawać level up, to padnie. Kurde, no niebezpiecznie troszeczkę. W sumie to mogłem użyć tego robaczego ataku na Mr. Mime'a. No, Machok, szkoda, że sobie uzdrowiliśmy się troszeczkę na Machoku. No mówię, trzeba było od razu bić z tego. Psybeam na Tyranta. Czemu wy się tak uparliście na tego Pokemona, żeby go bić? No ale dobra, no nic nie zrobimy. No nic nie zrobimy. Lol Sweep, no akurat na Patty to raczej no nie oberwie za mocno. No dobra, słuchajcie, w takim momencie wydaje mi się, że możemy dać nawet tego Burrito, bo jakby udało się rozwalić szybko jednego Pokemona, no to możemy. W ogóle to tak, dobra, zaryzykujemy. Spróbuj, a może nie, spróbuj fake-outować Machoka, a Patty jak da radę, to szybko Draining Kissem zdejmie Mr. Mime'a. A wiecie, Machok no nie wykona ruchu. Genialny. Genialny, no i oczywiście... O Boże, zapomniałem, że Mr. Mime jest fery. Fuck, ciągle zapominam takich banałów, ale jednak idzie zapomnieć. Jak choćby właśnie to, że ten Pokémon jest kurde już teraz fery też. Ech, dobra, dawaj Psybeamem w Machoka. A ja co? Struggle Bug na Mr. Mime'a? Co jest, nie mogę zmienić na Mr. Mime'a? Serio, mogę bić tych... A nie, bo to odbije 2 Pokémony i nawet nie wiedziałem, że Struggle Bug bije 2 Pokémony. Okej, gdybym wiedział o czymś takim. No, Machok nie padł, ale...
Co, Mr. Mime też nie? Ej, serio? Are you kidding me? Naprawdę wszyscy przeżyli. Dobra, Foresight. Co wy się tak na Tempati skupiliście? Ale no dobrze. Okej, okay, no niech będzie. Teraz Psybeam zniszczy Machoka. No patrzcie, Burrito już od początku normalnie próbuje dać swój wkład do walki. Pięknie. Jak się nie mylę, Burrito ewoluuje na 25 levelu. No i wtedy będę miał naprawdę dobrego, psychicznego Pokemona. Patty też dostaje swoje. No pięknie, 27 level. No to jest nawet nieźle, nieźle. No teraz to już tylko załatwić tego jednego słabego, głupiego Pokemona i mamy to z głowy. Czym nie dostanie, to i tak padnie. Tu już zostało z 1 HP Mr. Mime'owy. Proszę bardzo. Że też im tak pozostawały, wiecie, tak naprawdę tak mało życia i nie padli już od razu. No ale co z tego? Liczy się, że wygrana. Liczy się, że Burrito właśnie wbił 21 level. No jeszcze 4. Powolutku, aż się wszystko dodaje. Patty też się cieszy z zdobytego expa. Dargirl dostaje 31 level, ale ja to powinienem się cofnąć i leczyć Pokemony, bo Tyrant jest... No, Tyrant zemdlał, a mi przede wszystkim chodzi o to, żeby, wiecie co, no, trenować jednak głównie Tyranta, ponieważ, no kurde, no potrzebuję ewolucji. Ogólnie wiele moich Pokemonów jest już teraz w tym stadium, że naprawdę bardzo mało brakuje im do tego, żeby ewoluować. No i wtedy będą kosić. No ale póki są jednak w tych swoich mniejszych formach, no to co bym nie chciał, jakkolwiek dobrze bym nie chciał, no to raczej się nic nie zdziała niestety. Dobra, leczmy nasz wielki pokemonowy skład, który ma nadzieję dokonać cudów tutaj. Może się uda. Uda się, nie uda. A kto już to wie. Dobra, lecimy z powrotem. Na miasto. Aha. No jejku, to kamienne miasto, te kamyki wszystko nam blokują, no ale dobra, idziemy. Nie pogubię drogi i mam nadzieję, że mówię, że mój Pokemon jakoś to wszystko przetrzyma i będzie dobrze. Oby. Ej, tam mamy coś w ogóle, tutaj też są schodki. To chodźmy na nie, mamy też Pokeball. Kurde, naprawdę muszę zejść z tych rolek. Hyper Potion, o, no to jest cenne, to się przyda. Aż za dobre jak na chwilę obecną, bo na razie nikt z moich Pokemonów nawet nie ma tych 200 HP. Co my tu mamy? What? Po co mi to jest? Coś tam jest... Co? Aaaa, bitwa na latające Pokemony pasuje mi. W ogóle ktoś mi ostatnio... A nie, na 3. Dobra, Emolga. No Emolga to dobry Pokemon do takich walk, szczególnie, że jest, no wiecie, to jest... Co ja mogę mu zrobić? Co ja mogę mu zrobić? Ten Struggle Bug, nie wiem dlaczego użyłem Struggle Buga, nie zadawajcie tych pytań. Nie wiem dlaczego na latającego użyłem Struggle Buga, chociażbyście chcieli, żebym odpowiedział na to pytanie, to nie. Nie odpowiem wam. Okej. Okay. Ale patrzcie, to było dobre, bo zmniejszamy specjalne, tak widzicie, więc nie, to jednak był genialny, przemyślany, o Boże, ma Acrobatics. Mam... What the fuck? O mój Boże. O mój Boże, Vanquish, słuchaj, jakby ci to powiedzieć? Mamy przesrane. Tak to powiemy Vanquishowi, mamy przesrane. Ale mu zabieram. Acrobatics działa dwukrotnie mocniej, jak Pokemon nie ma przedmiotu żadnego i coś czuję, że ta Emolga nie ma przedmiotu. No nie wierzę, ludzie, no przegram tą latającą bitwę Spark. Super. Jedna Emolga, żeby zniszczyć cały skład. I ciekawe co będzie, jak możemy użyć tylko dwóch Pokemonów, co cofnie mnie do centrum Pokemon? Serio? Co? Ja mam jeszcze Pokemony. Aha, a nie, dobra, nie cofam, nie, już myślałem. No wiecie, no straciłem dwa, no ale mam jeszcze 4 zdolne. Idziemy stąd. Nie chcę tu być. Czekajcie, tam był w ogóle koleś. Poczekajcie, nie rozmawiałem z tobą. Czy ty nie chcesz mi powiedzieć czegoś ważnego? Halo? Ej, no zagadaj z nim. Mistyczne kamienie. No widzę, że tych mistycznych kamieni wszędzie jest dużo rzeczywiście w Kalos. Aha, nie wolno używać ani roweru, ani rolek. Okej. Okay. Jak zakazy, to zakazy. Aha, dobra, dawaj gościu. Dawaj, no mówię, jak... można powiedzieć, że straciłem dwa Pokemony, które nie będą dostawać expa, więc dla Tyranta i w ogóle dla reszty moich Poków to dobre posunięcie. Będą zadowolone. A proszę, mi tutaj wysyłają Linuna, no i tutaj, no jak widać, no przeciwnicy coraz lepiej się trzymają. No bo jednak 26 levele. No mówię, no dla Tyranta to może być problem. No i ile zabierzemy? Wyjątkowo mało. Ancient Power, jak wiecie, mam możliwość
zwiększenia wszystkich statystyk. No nie, jeszcze flinch. W sensie, że jak uderzymy Sunset Powera, to jest szansa, że powiększymy każdą naszą bazową statystykę razy półtora. Ale jak widać, no nie tym razem, może teraz? Nie. Gra mówi nie. Nie będziesz powiększał sobie z wszystkich statystyk. Nie przyspieszysz, nie zwiększysz ataku, obrony. Dobra, wiecie co? Mam się zaraz Sunset Powery to skończą. Dajemy bajta. Ale ten atak piachem trochę denerwujący, no bo obniża nam tak celność, że... No, okaże się, że zaraz... O, dobra, przynajmniej bajtem trafiamy. Bajt lepszy od Ancient Powera. Znaczy, ja wiem, że bajt bazuje na fizycznym ataku, który tyran ma lepszy, ale serio, myślałem, że wciąż Ancient Power będzie mocniejszy. No nie, no znowu nie będziemy trafiać. Przede wszystkim trzeba skupić się na tym, żeby ten Pokémon poznał kamienne ciosy, ale no fizyczne. O Boże, ja tego nienawidzę, no i teraz nie trafię tego gnoja. No ewidentnie nie trafię. Możesz go... Proszę. Tyrant, proszę cię, za Minuna będzie sporo expa. Tak naprawdę sporo. Nie możesz ty się troszkę postarać. Wystarczy walnąć raz tego gnoja. Wiecie co? No jeszcze błotem w ryj. O, brawo. Brawo, Tyrant. Boże, ile ja się musiałem naczekać, żeby on uznał, że ten Minun powinien paść. 819 expa. Ja się zdziwiłem, byłem pewien, że dostaniemy jednak ten level up. A tu nie. Dobra, no nie, to nie. Idziemy dalej. Tutaj mamy do góry, na dół. Ej, nie wiem gdzie iść. Poeksplorujemy. O, tu jest już miejsce. O nie, dziki Pokémon. Ciekawe, jakie dzikie Pokémony tu występują. Rock'n'Rolla. Nie. Rock'n'Rolla jest z piątej generacji. A zresztą, żeby mieć ostateczną formę tego Pokémona, to w oryginalnych grach trzeba dokonać wymiany. No wiecie, no tutaj... postójmy i poczekajmy. Mógłbym mieć, no bo wiadomo, wymieniać się można. Ostatnio miałem tego Pokemona jednak we Flora Sky, więc po co mi na razie więcej? Czy ona będzie miała? Tak jest. No jak na złość. Mamy ciosy ciemność, mamy ciosy kamienne, no po prostu dla Tyranta, no istny raj. Nie no, weźcie mi tę walkę, nie chcę tej walki. W sumie słabe, że straciłem... Mam jeszcze Burrito, no... Jeszcze wiadomo, że jest na tym levelu, że może być troszeczkę mu ciężko. Ale no, walczące Pokémony na razie mają sporą przewagę nade mną, szczególnie gdy straciłem dwa latające. No i ciekawe, jak mi to zrobi. No, mocny atak, mocny. No, nasz Pokémon jeszcze nie ewoluował, bo w sumie mogłem Fake Out'a najpierw zacząć. Zawsze to jest dobry początek. Ten Pokémon niestety ma dobrą obronę. Ojej, Bulldozer. Mogłem się domyślić, że tak to się skończy, czy spadł nam speed, więc pewnie wyprzedzi nas i... No dokładnie. I kolejny raz Bulldozer. Ej ludzie, żebym nie przegrał tutaj tych walk. Bo to jest wszystko możliwe. Śmiejcie się, śmiejcie. Teraz będziemy się cofać do centrum. No dobra, słuchajcie, Dargirl. Wiem, że ty na Pokémony walczące może też nie jesteś najlepszym Pokémonem, ale ktoś tu musi zrobić robotę. Ty masz ten Water Pulse mocny, no i Dargirl cały czas aspiruje, żeby na tym 36, bo właśnie chyba na tym ewoluuje, jak sprawdzałem, ewoluować w Greninjay. Pięknie. Tor się sam przywalił. Dawaj, Water Pulse'a. Lecimy. No i co tam? Dostał. Jak się walnie teraz sam, to chyba się załatwi. Tak jest. Dobra, załatwił się jeden przeciwnik mniej. No, expa to 873. No nawet. Tyrant również dostał tyle, czyli jest 27 level. No i nawet Slayer 23. No ja czekam. Czekam na tego Sunstone'a cały czas. Hawlucha. Biorąc pod uwagę, że będzie miała pewnie wyższy poziom, to nawet nie ma co Slayera, no właśnie, 26. Nie ma co go tam kłopotać, będziemy po prostu nawalać z Water Pulse'a i jak miło, no Aerial Ace, o Jezu, już tego... Dobra, to jest Aerial Ace, a nie Acrobatics, już mi się pomyliło jedno z drugim. Acrobaticsów to ja rzeczywiście mogę się bać, bo... No gdy Pokémon nie ma przedmiotu, no to naprawdę ten atak jest po prostu zbyt epicki. Po prostu cholera, zbyt epicki. Dobra. Dargirl, trzymaj się, moja droga, no musisz wygrać tę walkę. Jeżeli nie damy sobie rady, to w sumie miałem quick attack, nie wiem dlaczego go nie użyłem. Ja zawsze na... O nie, no... Żartujesz? No żartujesz. Fajnie. Nie no, wygramy tę walkę, no jej się już chyba nie da przegrać. Prawda? Nie da się. Powiedzcie, że się nie da. Mamy quick attack na szczęście. Dawaj, to wystarczy. Slayer dostanie expa tyle, co no po prostu nigdy. Ale dobrze, zasługujesz na to, Slayer, no zasługujesz. 975 expa.
jest okej. Dobra, stąd trzeba uciekać. Tylko powiedzcie mi, że mam jakieś ripery. Nie, no na pewno mam ripele. Dobra, back. Zwykle, wiecie, jeszcze będę pewnie żałował, że wychodziłem. Bo czasami mam takie szczęście, że jak już uciekam z danej lokalizacji, to potem się okazuje, że to był na przykład doktorek albo siostra Joy. Całe życie tak samo. No ale dobra, no wycofujemy się po prostu na nogach. Tutaj, no jaskinia wyjątkowo pod tym względem akurat, no niebezpieczna, no, żeby chodzić z dwoma Pokemonami, to jeszcze jednym, który nawet nie ewoluował. A co tam jeszcze mi zostało? No i Tyrant zresztą też. No nie wiem, po co to użyłem, bo tu już wychodzę z tego. Marnotrawstwo, Ripeli, poziom ekspert, no jak zwykle u mnie zresztą. Dobra, kupimy sobie parę tych Ripeli, bo chciałbym dzisiaj przejść troszeczkę dalej, troszeczkę pozwiedzać, a nie tylko przy jakiejś tam kurdej jaskini. W ogóle jaskinia jest ciekawa, no nie oszukujmy się, fajnie wygląda i w ogóle super. Ale na razie będziemy myśleć po prostu o tym, żeby ją przejść. Co mnie tam obchodzą, jakie tam są Pokémony? Co mnie obchodzą, jakie tam są trenerzy? Ja to bym już chciał iść do kolejnego miasta, stoczyć walkę o odznakę. No i wiecie, takie wieść, życie, szczęśliwe życie trenera Pokémon. Oj, tu są już super ripery do kupienia. Ludzie, no to kupujemy raz 15. Kosztuje mnie tylko to i 7,5 kafla. Co to jest dla mnie, kiedy ja mam ich jeszcze 77 tysięcy? Potem pewnie będę żałował jeszcze, że nie, no na razie to nie używajmy ripeli aż tak bardzo. Znowu bogaty nie jestem, żeby wywalać ripele po prostu na chodzenie po mieście. Wiecie, dobra, bogactwo bogactwem, ale nie. Nie, tu nie o to chodzi. Dobra. W ogóle jak mam się dostać do... Aha, tam trzeba zjechać tam z góry, tak? Żeby dostać tego TM-a. Dobra, dajcie ripele. Jakoś spróbujemy, jak tam nie... Chyba, że tam jest potrzebny jakiś TM albo HM. Któż to wie? Zaraz zobaczymy. A nie, zaraz. A da się tu przejść. Aha, tutaj potrzebne ścięcie drzewka. No to raczej słabo, nie. Ej, u mnie nikt nie ma kata jeszcze. O ile się nie mylę, no chyba nie. Dobra, słuchajcie, szliśmy w dół, to może pójdźmy sobie w górę. Tak, chcę użyć kolejnego ripera. Czy tu jest zejście po schodach? Nie, tu nie ma zejścia po schodach. Tu jest po prostu nest ball. No dobrze. Ale ciekawa w ogóle jaskinia, taka lustrzana. Mamy tu w pewnych miejscach lustra i w ogóle ten koleś, co wcześniej chyba walczyłem z nim, to się nawet... Znaczy nie, nie ten, tylko jeszcze wcześniejszy. W ogóle chyba się na mnie nie patrzył, tylko się patrzył na lustro i zobaczył mnie w odbiciu. Tak mi się wydaje. Moonstone. Wiecie co, no spoko, ale gdyby ta gra jednak obdarzyła mnie Sandstone'em, to byłbym zadowolony. Ale mówię, no jak jeszcze i tak na razie nie zamierzam ewoluować tego poka, to jak gra uzna, że będę gotowy trzymać ten przedmiot, to wtedy patrzcie, no tak, ona się patrzy w lustro i po prostu wtedy jest w stanie mnie dojrzeć. Teraz jestem tego przekonany, pewien po prostu. Trzy Pokémony, o Jezu. Więcej matka nie miała? Tych Dodu? Dodo. No co Dodo może mi zrobić? Dodo to raczej nic mi nie może zrobić. A ja mogę nawet sporo Ancient Powerem. Oczywiście jestem wolniejszy, a Prowdy jest akurat mocnym atakiem. Więc mimo tego, że niezbyt efektywny, to widzicie, prawie 20 życia tracę jeszcze. A, no kryt. Dobra, już myślałem, że on tak sam z siebie taki świetny. A Ancient Power rozwala do duo. Brawo, Tyrant, słuchaj. Ale byłoby super, gdybyś dzisiaj ewoluował. Ja wiem, że ja żądam wiele. Ja sobie zdaję sprawę. Granbull. Wiecie co, może zmienimy Granbulla. Przydałby się Pokémon psychiczny, czy... Znaczy nie psychiczny, tylko trujący, albo... stalowy, no na razie nic takiego nie mamy. Więc chyba po prostu wystawimy Dark Girl. Z Granbullem mogą być problemy, więc nie chcę, żeby Tyrant walczył, bo może polec. Nie chcę, żeby poległ w walce, bo znowu cofanie się do Pokécentrum. Nie, to nie w moim stylu. Dobra, Granbull, słuchaj, obniżasz mi atak, to prawda. Ale kto powiedział, że ja zamierzam bić fizycznym atakiem? Zamierzam dawać Złoter Pulsa, może jeszcze spowodujemy znowu, że Pokémon będzie po co robić Confused? Jeszcze Charma, niech sobie zmniejsza obronę. Znaczy obronę, atak, przepraszam. Jak ja tutaj na dwa Water Pulsy rozwalam Granbulla, myślę, że naprawdę będzie trudniej. A ten Granbull taki przeciętny. Bardzo dobrze. Dark Girl, mój typ Frogadierze. So good. Vanquish 29 level. I dobrze, niech on sobie trenuje. Slayer 24. Okej, okay. I Helioptile. Dajmy Tyranta. No my sami mamy Helioptyla, no to wiecie, aż trochę będzie mi głupio bić innego Helioptyla, no ale no czasami gra
wymaga takich ciężkich, a to naprawdę ciężkich decyzji. Dobra, Helioptail, słuchaj, jakbym cię tak potraktował Ancient Powerem, to się chyba nie obrazisz. Co to jest w ogóle za atak? A i mój jeszcze tego nie posiada. Nie wiem, on nie jest zbyt efektywny oczywiście, no ale... No nawet. Wiecie co, ja tu chyba powinienem jednak mieć bajt, ten Ancient Power jest specjalny i w ogóle się tutaj nie nadaje. Macla, auć. Obniża niestety... O Boże, jak ja to uwielbiam. Obniża celność, oczywiście. Co robię pierwsze? Nie trafiam. Dobra, błagam cię, Tyrant, no... O Boże... Tyrant, rozumiem. Dostałeś raz tam piachem po oczach, no ale... Nie przesadzajmy, okej? Okay? Stać się na to, żeby jednak trafić. Teraz i tak go zmieni. No, nawet teraz nie trafił. Tyrant. Widzę, że ktoś tu mnie lubi denerwować. Jeśli co, dajmy Dark Girl. Zdaję sobie sprawę, że można oberwać super efektywnie, ale... Ale inne Pokémony też się średnio nadają do walki. Mac. Więcej piachu. A jak żeby inaczej? Dobra ludzie, kończmy to. Trafimy z Water Pulse. What the fuck? Od kiedy ten Pokémon ma Dry Skina? Ej, ja mam tego Pokémona, nawet nie wiedziałem, że on... On się jeszcze tym leczy. Aha, nie. Nie, no... No to... Fajnie. Jeszcze go nie trafiam. Ej ludzie, ten Helioptail rozwali mnie. Sobie nie robię żartów. Ten Helioptail mnie rozwali. Czemu nie mogę ten Flingon w ogóle działa? Jak on działa? Nie no, super. Super. Po prostu... To jest żałosne. Nie oszukujmy się, to jest żałosne. Dobra, wystawię Patty. Super, mam tyle Pokémonów wrażliwych na działanie Helioptaila, że no po prostu powinienem być z siebie dumny. Ja też się będę regenerował, a czemu nie? Draining Kiss. Weź ty się ulecz. No jasne. Nie, ten atak zabiera chyba zawsze połowę życia. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że chyba równiutko... Tak, chyba równo połowę. Nie, ja przegram z Helioptailem. Czy wy w to wierzycie? No dobra, dawaj dalej. Dobra, nie, on nie zabiera połowy. Boże! Przegram to. Przegram to. Jeden Pokémon, jak mi rozwali skład, to ja będę po prostu mistrzem tej gry. Nie no, proszę, no proszę, no nie być rozwalony przez... Ja to przegram. No nie, no ludzie, no po prostu... Nie wiem, co mam wam powiedzieć. On się ciągle regeneruje. Nie jestem w stanie zrobić mu krzywdy. Nikogo mam wystawić. Burrito. O Boże. Jak przegram tę walkę, to możecie się śmiać wszyscy. Dawaj go z fake outa na początku, tak żeby było dobrze. Fake out wchodzi, coś tam bije. A, lepiej być nie może. Dobra, dawaj z tego Psybeama. Razor Wind. Co to działa? Jak Wire Wind? Czy... nie wiem. Bij, po prostu bij. Nie wiem, niech się trafi kryt marzeń. No nawet Burrito coś tam bije. No i co, Razor Wind teraz... No teraz już bije nas. To nawet nie najgorzej. No musiałby... Pięknie, Boże, dziękuję Burrito. Burrito ludzie porobił. Burrito porobił. Expa mało, bo ten exp to jest w sumie dzielony tutaj. Chociaż nie no, nie no, za Helioptaila nie było dużo expa i nie mogliśmy się tego spodziewać, ale... A, weźcie tę grę po prostu. Co to miało być? Dobra. Super potionki. Też ja tutaj nawet mało kogo mam leczyć. Czy mało kogo? Nie no, no w sumie to tylko Patty i Dark Girl tutaj polegli. Czy ja nie mam żadnych revive'ów? Tak z ciekawości, nie mam żadnych revive'ów. No fajnie. Bez revive'ów da się żyć, Judy. Nie wiem, po co wszedłem tutaj tymi schodami, ale okej. Nie mów mi, że ty leczysz Pokémony. Tak, ona leczy Pokémony, no to pod cholerę zmarnowałem Super Potiona. Trzeba było mi powiedzieć. Ale fajnie, no dobrze, nie narzekam, że ktoś tu leczy Poki, to jest bardzo ważne. Chciałbym się jeszcze poroz... Aha, dobra, z tej strony nie przejdę. Tak, chcę włączyć kolejnego Ripera. Może i są tutaj ciekawe Pokémony, ale... Ja mam inne cele na chwilę obecną. Dobra, tu byliśmy. Tu nie ma nic. Tu jest przeciwniczka. Nie no, jaskinia naprawdę sporych rozmiarów. Mówcie sobie co chcecie, ale... Ja stąd nie wyjdę za szybko.
Będę się tutaj bawił, będę błądził. Nidorina. No tak, jak jest jakaś Nidorina czy coś innego fajnego, to ja mam Tyranta. Zamiast Buriton, ale nie, no dobra, ludzie, mówię wam, no musiałbym zbić naprawdę bardzo, bardzo dużo ekstra, żeby dzisiaj Tyrant ewoluował. A nie wiem nawet, czy mamy tyle czasu na to, jeszcze mnie zatruje. Patrzcie, jeden Poison Tinka zatruje. Widzicie? Ja to wiem. To jest po prostu szczęście moje dzisiaj. To jest moje szczęście. Ojejku, Tyrant, dawaj, no weź tak skryta chociaż. Nie, nie, ty się chcesz pobawić ze swoją zwierzyną, będziecie się wymieniać pocałunkami bajta. No po prostu najsłodsza walka ever. Dobra, ale kończ waść. Wstydu, Nidorinie, oszczędź. Dziękuję. No bo Nidorinie to już powinno być trochę takie dawki expa, takie no pod 700, no nawet. Ale to już te 700, to już wiecie, nie robi takie wcale znowu nie wiadomo czego. Co się uczy Burrito? Disarming Voice. Jest to cios typu Fery. Ale jak on właściwie działa? Co tak never misses? 40 mocy ma. Biorąc pod uwagę, że to jest Fery, ja tam z light screena i tak nie będę jakoś specjalnie używał, możemy się wymienić. No fajnie. Spoko. Zawsze takie małe rzeczy cieszą. No i turystka pokonana. Podziękował za walkę. Czy nadal... Co się stało? Właśnie coś mnie napadło. Coś, co jest zwane Łubatem. Łubat, wiesz co? Ja wiem, że ty jesteś fajnym Pokemonem w ogóle i napadłeś mnie w najmniej oczekiwanym przeze mnie momencie. Ale nie chcę. Nie chcę Łubata w teamie. O, kolejny ryb. A nie, to jest nasz kumpel. Judy Mistrzu, no się ma, no. Aha, czy ona daje nam flesza? O, proszę bardzo. Dzięki, stary. To jest bardzo cenny przedmiot. To, dziękuję. A bardzo dziękuję, bardzo, bardzo spoko. Aha, czyli tutaj się wybraliśmy, żeby dostać Iskibropa. No tak, ale to chyba mogę zejść na dół i no, ja zgaduję, że właśnie tutaj chyba o to chodzi, tak. Zaraz, nie? A nie, tu chodzi o to, żeby... O nie, dobra. Ripple się skończyły jakoś z automatu. Nie chciał mi się włączyć z Super Ripple. O, Chingling. Sorki, Chingling. Wszystko, ale nie... Kurde, zapomniałem, że jestem jeszcze podtruty. Powinienem teoretycznie, wiecie, cofnąć się już najlepiej uzdrowić. Ale ja mam jakieś chyba antidota, że nie muszę przechodzić tego kawałka. Mogę po prostu szybciutko. Tak jest, są antidota. Po co je kupowałem? Trzeba je zużyć, bo będą tylko zajmować mi miejsce w plecaku i przeszkadzać w tych najważniejszych rzeczach. Kurde, battle, walka, no koleś wie co chce przynajmniej. Wiesz co, stary, bym się cieszył z tej walki, gdyby nie to, że masz Soulka. Od Tora różni się tym, że Tor ma lepszą obronę, a Soulk za to no to bardziej ofensywny Pokémon. Dlatego poprosimy o natychmiastową wręcz zmianę. Patty, wiesz co, jakbyś tak weszła i zaczęła nawalać tym swoim ciosem typu Fery. No Patty ma słabe obrony i w ogóle, no to jest Pokémon, który raczej... Nie będzie miał wielkiej przyszłości w lidze i nie wiem, czy będę go używać na lidze, bo to byłoby trochę ryzykowne. Ale wiecie, póki co na razie się sprawdza. Aha, już około połowa życia stracona. Ale Soak, no nie dostaje mocno, no nie dostaje, rozumiem, okej. Nie musicie pisać, rzeczywiście dostaje bardzo mało. Ale jednak zawsze coś dostajemy się, zawsze tam jeszcze troszeczkę regenerujemy, więc no nie narzekamy. No cóż, troszeczkę... Jeszcze dwa ciosy, no chyba, że no mówię, gra powie nam, AUD, słuchaj, dostajesz kryta. Znaczy w sensie nie, że twój Pokémon dostaje kryta, tylko że ty po prostu trafiasz z kryta. Nie, gra jednak stwierdziła, że nie ma za dobrze. Że to byłoby za dobrze, za fajnie. Dobra, jak Patty by padła w sumie, a padnie, no to wyślemy sobie właśnie Burrito, czyli naszego Espura. No, ja myślę, że on sobie da radę przeżyć ten jeden atak, a Psylimem, no to w sumie to możemy z Fakeouta bić. Ej, serio, ten fake-out to jest fajna sprawa. A nuż załatwimy, no w końcu ma mniejszą obronę. Nie ma jakiejś jej dobrej. Dawaj, fake-out. Boom. Kurde, przeżył. Żartujecie. Serio, ludzie, no przeżył. Jak mnie to rozwali... Nie rozwaliło, masz farta. No i dobrze. Psybeamek wchodzi. Soak okazał się polec, podobnie jak Thor. Dobra. 978 expa. Tyrant też dostaje swoje, wciąż za mało. Dark Girl otrzymuje do 32 level.
A, Igor padł. Dziękuję. Dobra, słuchajcie. Ciekaw jestem, czy to jest już jakieś wyjście ze skini. Nie, wyjście ze skini nie ma, zamiast tego jest więcej ciekawych walk. Ja w ogóle całe te jaskinie zwiedziłem i powinienem teoretycznie gdzieś tam sobie, wiecie, pochodzić, posprawdzać. Chimecho. On jest w ogóle Chimecho, bo mi się zawsze mylą typy tego Pokemona. A on jest chyba tylko psychiczny, albo ma tam jeszcze jakiś podtyp. Zawsze mi się każe, że on jest stalowy, ale on chyba nie jest stalowy. No i ile dostajesz? Pięknie, całe życie, no tyran, w końcu załapałeś, o co tutaj mi chodzi? Co ty tak właściwie powinieneś zacząć robić? 29 level, no to ludzie, jak się nie mylę i on ewoluuje na 30, to już za chwilę. Oby tylko trafili mu się po prostu przeciwnicy dający sporo expa. Muli to 23, no też bliski ewolucji, no jak mówię, wiele moich... Golet może być. Mam wiele Pokemonów, które są tak blisko ewolucji, a mimo wszystko jeszcze nie ewoluowały, no ale... Na każdego przyjdzie pora. Pięknie, no tyran, powiem ci, że no ten atak wzrasta, widać to. No wie, jak on ewoluuje, ludzie, to Pokemony rywali będą po prostu klękać. Klękać przed tym Pokemonem. Parabolic Charge. Ło, to jest ten atak Slayer się uczy, wiecie. Tego ataku, który mnie tak bardzo denerwował. Serio. W sensie tego, co się tak leczy i w ogóle sprawia, że ten Pokemon jest taki dobry. No i super rozwalony. Ceni się takie rzeczy. Ale dobra. To jakoś inaczej to wygląda. Jest jeszcze jedna walka. Poproszę. Mój tyran jest spragniony wygranej. Spragniony 30 levela. Haruto to taki prawie turysta. Haruto to tak prawie jak ukryta wioska Naruto. Czy tam Boruto. To oni wszyscy tak w Japonii się nazywają? Nie no, chyba nie wszyscy. Dobra, bajtuj. Za Nidorino będą expy. Będą expy, no poison. O Chryste, panie. Naprawdę, ale przynajmniej sflinchowaliśmy, no ale to zatrucie no zawsze trochę denerwuje. Dobra, dawaj. Dawaj go z bajta. Jeszcze raz. No, i powiedzmy. I powiedzmy, że nie jest źle. 712 expa. Bardzo dobrze. Aha, on miał tylko jednego poka. Myślałem, że jeszcze coś. To jest w ogóle on czy ona? Ej, serio, mam teraz, nie no, to jest chyba on. No, czasami człowiek ma te rozkminę, czy akurat rozmawia z kobietą, czy z facetem. W dzisiejszych czasach, jak widać, wszystko po prostu jest możliwe z takich rzeczy. Dobra, słuchajcie, damy sobie Super Potiona jeszcze, bo mówię, no, chciałbym, żeby może rzeczywiście, jeżeli będą jeszcze jakieś walki z trenerami, to tak, a jak nie, no to, to smutno to. Ej, czy tam jest team? A nie, już myślałem, że to są goście z teamu. Dobra, podwójna walka. Coś, co chciałem. Oby dużo expa leciało. Kurde, no wiecie, to takie marzenie moje, no. Aha, tym razem dwójka turystów. A jedź. Ja się boję? Ja się nie boję. Bez Pikmin i kombi. No, rozumiem. Nie no, to może bijmy z tego bajta, może skupmy się atakami na Vespiquen, ty dawaj tam. Może speka lepiej Vespiquen, no zobaczymy. Załatwimy Vespiquen, to będzie dużo expa. Dzisiaj po prostu wszystko w cały materiał opiera się o tym, żeby dostać dużo expa. Backbite, kogo? Tyranta. Hamstwo, przestańcie bić mojego Pokemona. Ja go w ogóle sfinchowałem, no jak miło. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że możemy bić już w kombi, a ty już pekiem rozwalisz Vespiquen. Tak teoretycznie. Vespiquen, no raczej nie wiem, co by się stało, żeby przeżyła doskonale. No i co? Ło, tyran, 900 expa, no ludzie. Wankusz podobnie zresztą. 30 level Wankusza, no ja liczę, że za chwilę, no tyran osiągnie tę samą piękną liczbę. No, oczywiście za kombi, czyli wcześniejszą formę, Vespiquen już... O, przeżył. To jest całe życie tak samo. Oni zawsze przeżyją, choćbym zostać miał mu pół HP. Oczywiście tyle zostać nie może, no bo no, to tak nie działa. Ale okej. Okay. Niszcz kombi. Może i tak będzie dość expa. Poczekamy, zobaczymy, co nie? Patrzcie. Ile? Oj, mało. Kurde, potrzebujemy jeszcze jakiegoś trenera. Trenera albo po prostu sobie na dzikich Pokemonach ubiję te levele. Czy level? No jeden level. O, witam. Witam, ciebie potrzebowałem. Bo chodzi, jak mówię, chodzi mi tylko o expy. To jest znowu, no, to jest Emil, on wygląda trochę, znaczy trochę. Niewiele jak facet, ale powiedzmy, że wygląda. Jeszcze Absol się trafia, cholera. No tutaj już nie przywalimy z bajta.
no bo po co? Mało opłacalne. Jeszcze ma pressure, więc mi się zaraz skończą Ascent Powery. Nie no, najlepiej w świecie taunt. Zmusza mnie do ataku, tak żeby mój tyran był zdenerwowany. Mówię, ten Ascent Power nie zabierze za dużo Absolowi. No właśnie, a biorąc pod uwagę, że działa presja, no to dostajemy dwukrotnie, znaczy dwukrotnie tracimy. A jeszcze... Dobra, spróbuję jeszcze raz Ancient Power, jak coś to zaraz wycofuję, no bo mówię, nie chcę, żeby zakończyło się to tym, że jednak... Kryt! Że jednak nie ewoluuje dzisiaj. Jak widać, wszystkie po prostu przesłanki mówią nam, że... Nie, wiesz co, on jednak dzisiaj ewoluować nie może. Tak tego chciałeś, ale nie. To nie zadziała. I wiecie co? Ja to se odpuszczę, te ewolucje dzisiaj tego Pokemona. Już miałem go wycofywać, no to kryt się trafił. Ech, może ktoś inny ewoluuje? Nie, raczej nikt już na razie nie może ewoluować skryta. O, jeszcze poparzenie nam. Tylko szkoda, że jeszcze zdąży mnie uderzyć z bajta. No ale, znowu no bez przesady. Brawo, Vanquish. Brawo, stary. Jest nieźle. Absol pokonany, Absol. No tutaj może zobaczymy kiedyś mega Absola. Byłoby to ciekawe. Burito 24 level, no ale powiem wam tak. No o, i Pinsir. Idealnie. Jeżeli nie dzisiaj, no to kurde, w kolejnym materiale będzie nie jedna, z dwie, na pewno ewolucja, może jeszcze więcej. No i co, Brick Break, w ogóle jak ostatnio grałem w Showdown i zobaczyłem, że Pinsir ma mega ewolucję, to jeszcze taką wow, no to się trochę zdziwiłem. Troszkę było zdziwko, bo naprawdę fajne jeszcze ma nawet Pinsir, słuchajcie, mega Pinsir ma pod tym latający, to w ogóle takie małe zaskoczenie. Ale fajne, fajne, małe, fajne, kurde, ma Brick Breaka? Wiem, że mało nam zabrał, bo to nie jest efektywne, ale... Brick Break? No nieźle, nieźle, stary. Dobra, słuchajcie. Bo walka została rozegrana. No Vanquish wbił 31 level, więc on to tam jest akurat zadowolony. Przy okazji uczy się Natural Gift. Wiesz co, nie. Nie chcę się uczyć tego. Keep Hold Moves. Yes. No zdarza się, nie zamierzam brać już żadnych znaczy ataków, jeszcze będziemy zmieniać ataki jeszcze u Vanquisha na pewno, ale na chwilę obecną nie. Dobrze, słuchajcie, kochani, w kolejnym materiale zwiedzamy dalej te jaskinie i będzie na pewno jedna, a może nawet dwie, a może nawet trzy ewolucje. Nie no, obstawiam, że dwie na pewno, znaczy trzecia to nie wiem, bo już sobie zmyśliłem. A więc słuchajcie, podobało się, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, nie zapomnijcie skomentować i zasubskrybować ten kanał, a my widzimy się w kolejnym... już oczywiście materiale z gry Pokémon X. Tak więc do zobaczenia. Cześć i czołem i na razie. Hej!